Witam serdecznie, Aleksander się kłania. Kochani, kolejny filmik, można powiedzieć, przypominający, ponieważ od czasu do czasu ktoś się właśnie zapyta, co się dzieje z żołnierzem z Torunia. Czy wrócił do pracy, jak się miewa, czy czasami o nim nie zapomniałem. No to informuję Was, że nie zapomniałem o żołnierzu. Z moich informacji wynika, że on jeszcze nie wrócił do pracy. No przypomnę tylko, ja wysłałem zapytanie, chodzi o atak paniki żołnierza, zaznaczę tam 13-letni staż. Przypomnę tylko, jakie pytania wysłałem do jednostki, bo od tego by trzeba było zacząć. Mam to sobie tu przygotowane. Pismo poszło w październiku, na początku października właśnie do dowódcy 6. Samodzielnego Oddziału Geoprzestrzennego w Toruniu. No, szanowny panie pułkowniku, ogólnie pytania, które zostały wysłane. Czy to prawda, iż żołnierz dostał ataku paniki podczas rozmowy z przełożonym? Jeżeli, przypomnę tylko, było to podczas podpisywania opinii. Zresztą swoją drogą, czemu nie była ta opinia podpisywana z panem kapitanem, który jest jego bezpośrednim przełożonym, a właśnie z panem podpułkownikiem. Cóż tutaj, ale to myślę już się odpowiednie tam komisje tym zajęły. Czy to prawda, że żołnierz dostał ataku podczas rozmowy przełożonym? Jeśli tak, co było powodem ataku tej paniki? Czy to prawda, że żołnierz, mimo iż prosił o pomoc, czekał na wezwanie karetki blisko godziny czasu? Czy do czasu wezwania karetki pogotowia została mu udzielona pomoc? No i redakcja zwróciła się z prośbą o możliwość rozmowy z żołnierzem, nawet na terenie jednostki, oczywiście, jeżeli pan pułkownik na to wyrazi zgodę. Kochani, no cóż, dostałem oczywiście odpowiedź. Ja jakoś jej nie zaprezentowałem. Odpowiedź przyszła 23 października, więc już jakiś czas temu, ale no nic ona nie wnosiła. Niemniej jednak, jak pytacie, no to Wam ją przedstawię. No i tutaj mamy w odpowiedzi na Pana wniosek o dostęp do informacji. Uprzejmie wyjaśniam, co następuje. I tak, tu zostałem pouczony, kiedy ja w ogóle mogę się domagać jakichkolwiek informacji, jeżeli chodzi o informacje publiczne, inne takie rzeczy. Czyli jest tutaj polityka wewnętrzna, zagraniczna, podmioty, zasada funkcjonowania, dużo tego. Dane publiczne, majątki publiczne, skarbu państwa, inne takie rzeczy. W każdym razie ważne jest tutaj ostatnie zdanie, biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że wystosowane przez Pana pytania, a zwłaszcza informacje o stanie zdrowia żołnierza, nie mieszczą się w kategorii sprawy publicznej, o której mowa w punkcie w artykule 1 i 6 wyżej wymienionej ustawy, wobec czego żądanie udzielenia informacji w trybie dostępu do informacji publicznej w niniejszym stanie faktycznym nie ma zastosowania. To mnie akurat z poważaniem oficer prasowy major Michał Kotusiewicz. Pan major, naprawdę porządny gość, słuchajcie, naprawdę bardzo porządny człowiek, no odpisał co odpisał na zlecenie pewnie dowódcy, znaczy po uzgodnieniach, nie na zlecenie, ogólnie rzecz biorąc, no się spodziewałem ogólnie takiej odpowiedzi, zazwyczaj są takie, jeżeli gdzieś wysyłam właśnie jakieś pisma, to jest no cóż, dużo opisane, ale wiadomo, ogólnie rzecz biorąc, tutaj i tak no bardzo fajnie tak napisane to pismo, naprawdę. Ogólnie to może ja Wam odpowiem. Czy to prawda, no to żołnierz, ja mówiłem, że dzwoniłem do tej jednostki, rozmawiałem z panem majorem i faktycznie takie coś miało miejsce. Co było atakiem, jeśli co było powodem ataku paniki, to link znajdziecie, wróćcie do poprzedniego materiału, nie będę już o tym wszystkim mówił, bo szkoda czasu, bo bardziej chodzi o to, aby Was powiadomić, odpowiedzieć Wam na Wasze pytania, co się dzieje. I czy czekał na wezwanie karetki bliskie godziny czasu? Tak, zgadza się. Tu mogę jedynie przypomnieć, że żołnierz już prosił o wezwanie karetki właśnie pana podpułkownika i pana majora. Jeden szedł na odprawę, a drugi po prostu nie miał czasu, a dowódca, kapitan myślał, że mu przejdzie po prostu. I tyle. Czy do tego czasu wezwania karetki pogotowia została mu udzielona pomoc? No po blisko godzinie tam się, nie wiem czy ktoś wezwał tego pana ratownika, starszego kaprala, czy sam coś, czy na to naszedł, nie wiem, nie znam tej informacji, znaczy nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale dobrze, że się facet zgłosił, prawdopodobnie uratował no kawał zdrowia akurat temu żołnierzowi. I on wezwał karetkę, karetka przyjechała, no jak wiecie, że no, żołnierz był w szpitalu
To wszystko zostało potwierdzone. No i oczywiście nie mam odpowiedzi na pytanie, czy redaktor, czy na pytanie o możliwość rozmowy z żołnierzem na terenie jednostki, czy pan pułkownik wyrazi na to zgodę. Na to niestety odpowiedzi nie otrzymałem. Ale oczywiście mi się udało porozmawiać z żołnierzem, więc jestem dość mocno już zorientowany, co się działo w każdym razie w tamtym czasie. Zaproponowałem tam temu żołnierzowi oczywiście według, zapytałem go, czy potrzebuje pomocy, czy prawnika i inne takie rzeczy. Zresztą jak wiecie, przypomnę tylko, udałem się właśnie do Torunia, czy do jednostki, gdzie no niestety już nikogo tam nie było, nie było z kim porozmawiać, ale porozmawiałem z innymi osobami z tej jednostki, więc bardzo ciekawe rozmowy. Wróćcie do tego materiału, bo warto. Tam jest no, zamieciona sprawa kradzieży paliwa na przestrzeni iluś tam lat, grubszych lat. No i od tego się ta cała historia zaczęła, więc jeżeli ktoś nie zna, link znajdziecie zaraz na początku w opisie. Warto do tego wrócić. Tutaj chodzi tylko o informacyjnie. Cóż wam mogę dodać? Dodam wam, tutaj sobie zapisałem. Wiem, że Żandarmeria Wojskowa zainteresowała się tą sprawą. Pisma informujące o tym wszystkim poszły oczywiście do szefa sztabu generalnego, do żandarmerii i tak dalej, i tak dalej. Ale co jest bardzo ciekawe, ze mną skontaktował się bardzo znany, można powiedzieć, portal ogólnopolski. Właśnie co mam do powiedzenia w tej sprawie, co mógłbym dodać, czego się dowiedziałem, tutaj była pełna współpraca i jestem o tym przekonany, że już niedługo zostaniecie, no inaczej, opinia na ten temat, bo ten portal też tam zaczął mocno działać, z tego co wiem. Niedługo dowiecie się o tym, albo raczej szerzej wypłynie ta sprawa, bo jest ona bardzo ciekawa, patrząc co doprowadziło do tego wszystkiego, bo to wszystko, przypominam, tylko składa się w jedną wielką całość. To wszystko, tak, tam trzeba było połączyć kropeczki, że to wszystko doprowadziło do takiego stanu rzeczy, że niestety tutaj człowiek ucierpiał. A właśnie, co jest bardzo ciekawe, człowiek ucierpiał, co się dzieje z przełożonymi. No słuchajcie, tutaj no dochodzą do mnie takie słuchy, że tutaj, jeżeli chodzi, bo niewezwanie karetki, jak może człowiek czekać godzinę czasu na karetkę? Cokolwiek by nie było, my jako przełożeni mamy obowiązek wezwać karetkę. Jeżeli ktoś od nas tego wymaga, chce, to mamy to zrobić. Nawet już nas nie powinno to interesować, czy ktoś może wali w ciula, może jest za bardzo zdenerwowany, ale i tak dalej, ale po prostu RWD, nie, panowie? Ratuj własną dupę, ogólnie rzecz biorąc. To poważne rzeczy, jeżeli żołnierz nie może dojść do siebie, ciężko oddycha, no to już powinniśmy to zrobić nawet z automatu, a tu tymczasem, jak wspomniałem, godzinkę czasu, nic się nie działo. No i doszły do mnie właśnie takie słuchy, wrócę do tej myśli, że no tutaj może naprawdę wchodzić w rachubę zaniechanie, udzielenie pomocy medycznej, a to są poważne zarzuty i tutaj by wchodził akurat w tutaj by osoby, pan podpułkownik, pan major i pan kapitan. Czy tak będzie? No nie wiem, no w każdym razie myślę, że to powinno być, no, że to słusznie jest brane pod uwagę. Więc tak, ale jeżeli chodzi właśnie o jednego z tych panów, niestety coś mi się wydaje, że tutaj znowu Wojsko Polskie zachowuje się jak, cóż, jak kościół, bo albo kogoś chowamy, albo coś robimy. W każdym razie słyszałem tutaj, że pan podpułkownik ponoć zmienia miejsce pracy. Może to już było wcześniej, może po prostu odchodził. Pewnie tak jest, prawda, że pewnie odchodzi do innej jednostki wojskowej. Bo to już wcześniej było, po prostu się przenosił, więc pewnie tak jest, ale no wolałbym w każdym razie, żeby tak było, a nie, że jest to jakaś tam kolejna ucieczka. Cóż, oj kochani, tak to się właśnie dzieje. No takie rzeczy chciałbym wam przekazać na temat tego żołnierza. Poszły oczywiście również moje zapytania, czy coś w tej sprawie jest robione. Z tego co wiem, sprawa została przekazana dalej do rozpatrzenia, do zbadania, więc
wiem, że odpowiednie służby się tym zajmują. Ja w każdym razie, wiecie co, tak sobie myślę, bo ten człowiek, tak tylko przypomnę, powiem taką ciekawostkę, ten człowiek starał się, żeby przejść do żandarmerii wojskowej, przeszedł już odpowiednie rozmowy kwalifikacyjne, odpowiednie badania, nawet wariograf, chyba to nawet było wymagane. W każdym razie wszystko to było pozytywne i to też również się nie spodobało dowódcy jednostki wojskowej i w każdym razie tam była taka sytuacja, że jeżeli żołnierz się usłyszał, w każdym razie żołnierz, że jeżeli się przenosi, chce przenieść do żandarmerii, no to tu już w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Ja osobiście powiem wam szczerze, że jako dowodzący takim oddziałem żandarmerii wojskowej, do którego żołnierz chciał się przenieść, to ja osobiście bym się zainteresował. Zrobiłbym wszystko, żeby ten żołnierz do mnie przyszedł, bo wiadomo, że ma twardy kręgosłup moralny, ma wartości w sobie, że nie dał się złamać przez tę kupę czasu, jak inni to zrobili, wycofywali swoje zeznanie, jeżeli chodzi o aferę paliwową. Ściągnąłbym tego człowieka do siebie i zrobił go obiektowym tamtej jednostki wojskowej. No, żeby tak bym zrobił, ja osobiście. Mam nadzieję, że tutaj żołnierz wróci, że tak powiem, do zdrowia i że spełnią mu się jego wszystkie plany, jeżeli chodzi właśnie o wykonywanie obowiązków służbowych, bo po prostu na to zasługuje. Szkoda takich ludzi. Mało jest ludzi, którzy się po prostu nie dają złamać i kierują się moralnością. Kierują się regulaminem, czy też po prostu obowiązującymi przepisami. Jedno mnie jeszcze bardzo, bardzo zastanawia, czy ktokolwiek pytał o zdrowie tego żołnierza z przełożonych. Czy ktoś w ogóle pytał, jak się czuje, czy może mu wciąż pomóc, czy ktokolwiek w ogóle to zrobił. Bo jedyne pytania, które chyba tam do niego szły, to było wypis ze szpitala. Tam chyba zażądał bezpośredni przełożony kapitan, tak? Pan kapitan zażądał wypisu ze szpitala. No tutaj też jest kolejne przekroczenie uprawnień, bo jedyne co żołnierz, co wy będąc w takiej sytuacji, jedyne co musicie zrobić, to po prostu wysłać zwolnienie lekarskie. Albo inaczej, będąc w szpitalu, to informację, że przebywacie w szpitalu, a po wyjściu ze szpitala jest wam czasami dawane zwolnienie lekarskie, czasami nie, różnie to jest w zależności od sytuacji i to jest jedyne, co musicie wysłać do jednostki wojskowej. Także tyle. No jestem bardzo ciekawy. Oczywiście, jeżeli tam się artykuł ukaże na temat tej sytuacji, zresztą nie będę nic mówił, w każdym razie sporo od ukazania się tego filmu, który dałem informując o tej sytuacji, naprawdę bardzo dużo się zdarzyło. Nie chcę tutaj za dużo mówić, bo to sprawa jest naprawdę w toku. Jestem bardzo ciekawy, jak ona się w ogóle zakończy. Będziemy to monitować. Warto takie rzeczy mówić. Warto mówić, trzeba walczyć po prostu o siebie. Trzeba. Jak my sami o siebie nie zadbamy, to nikt o nas nie zadba. Ja mam tylko nadzieję, że tam żołnierze, którzy są i gdzieś tam jest to rozpytania, inne takie rzeczy, to znając życie, pewnie już tam mieliście sporo rozmów. Pewnie tak, bo tak to się odbywa, mówię tak teraz z doświadczenia. Mam nadzieję, że korzystacie z takich sytuacji i mówicie jak jest, a nie, że cały czas chowacie głowę w piasek, bo wtedy też w jakiś sposób dokładacie swoją cegiełkę do tego całego nieszczęścia, do tej całej sytuacji. Tak uważam, a jednocześnie też mówiąc nieprawdę albo zatajając jakieś informacje, o które pyta żandarmeria wojskowa, co już w poprzednich sprawach miało miejsce, też narażacie się na konsekwencje prawne. Dlatego ja jak zwykle zachęcam do pełnej współpracy ze służbami, żeby mówić jak jest, aby nigdy więcej takie rzeczy się nie przydarzały. Tyle. Będę was informował, na pewno jak się ukaże artykuł, to się do niego odniosę. Jestem bardzo ciekawy, co ten portal, który ma przecież swoje kanały, swoich gdzieś tam informatorów, rozmówców, co oni na ten temat powiedzą. Fajnie jest, jeżeli gdzieś tam się te siły łączy i sprawa jest toczona gdzieś tam dwu, trzy torowo. Bardzo fajnie, bo wtedy ten efekt jakiś tam
Jest, no jest tu wiele, no dużo się stało, no tutaj to nieudzielenie pomocy, jakieś tam zmuszanie do podpisania opinii i inne takie rzeczy, znaczy zmuszanie, no w sposób taki, nie jak, w taki, w jaki nie powinno się to odbywać. Mam nadzieję, że ta sprawa również zostanie wyjaśniona, że bo to się w głowie nie mieści, co tam się stało. No nic, dziękuję Wam bardzo. Jeżeli uważacie, że to wszystko, co Wam mówię, to ma sens, to jest warte pokazywania tego, chcielibyście w jakiś sposób wesprzeć ten kanał, to w opisie pod filmem również znajdziecie linki, aby mnie w jakiś sposób wesprzeć. Maila macie, więc pytania, propozycje, za to jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Jedno możecie zrobić już teraz, po prostu trzymać kciuki i życzyć mi dobrze. A przede wszystkim temu żołnierzowi, o którym tutaj jest mowa. Także pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Aleksander. Cześć.